Siema, tu Pyza w kolejnym filmie z grzybobrania, czyli zakończenie sezonu grzybowego 2021. I oto w tym miejscu wchodzimy do lasu, nakręcę dla Państwa jakiś materiał z tego jeszcze listopadowego dzionka. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 12.23, czwartek, 25 listopada 2021. I tak wspomniałem, nakręcimy jakiś film. Jest ze mną kolega Grzesiu. Grzesiu, pomachaj. I jak myślisz, będzie coś? Pewnie, że będzie. Co będzie? Papieżaki. Papieżaki będą. Będą papieżaki. A czy uda się znaleźć na zakończenie sezonu grzybowego 2021 jakieś grzybki? Zobaczycie to sami. Więc wbijamy się tu i stąd zaczynamy nasze zmagania za grzybkami. Więc nie przedłużając już dłużej, zapraszam wszystkich miłośników leśnych wypadów na najnowszy film, a zarazem ostatni w tym roku kalendarzowym 2021. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Na dodatek zimno, mróz był poniżej zera, ale teraz jest samo południe, parę stopni na plusie, więc myślę, że będzie fajnie się mniej więcej chodziło i szukało naszych leśnych przyjaciół, czyli mleczai, rydzy. Więc pomalutku, powolutku idzie Pyza z Grzesiem po leśnym ogródku. Coś jest, ale zobaczcie, to wszystko przemarznięte, stare. Ale szukamy jeszcze jakichś rosnących grzybków. Ale na razie tylko te zgniłki. Ale zobaczymy, zobaczymy. Pochodzimy trochę. A nuż widelec. Może będzie zakończenie sezonu z grzybkiem. Oczywiście grzybek musi być do zabrania i jadalny. Wtedy możemy powiedzieć, że zakończenie udało się. Tu jest jakiś, ale za mały. Tu jakieś ogryzki, ktoś ściął. Więc szukamy, szukamy i zobaczycie sami, co i jak. Nic! Przemarznięty. Tu przemarznięty. Więc pochodzimy tutaj troszkę wśród tych liści. Ptaszki śpiewają fajnie, ale pusto. Pusto. Pusto.
Ale co pójdziesz dalej? Zobacz jaki. No wiem, no widzę. Twardy, ale zobacz, po. No. Ale jest. Ale jest. Nie, ale nie będzie dalej. Tam dalej poszło nie było. Rzesiu ma dużego rydza. Więc zobaczymy. Widzicie, ciapa. Ciapa. Gdzie masz? Tam, pod drzewem, pod liściem. O, tutaj patrz. Widzicie. Jest. Zdrowy? No chyba zdrowy będzie. Na noża nie chcę wyciągać. Ja też, nie chcę być zielony. Będzie zdrowy. Jest. Ale widzicie. Tutaj tam liście. No. Ale nic nie widać. Trzeba byłoby liście podnieść, zobaczyć. No co, musiałbyś to podnosić, zobaczyć, czy nie ma ich więcej. A nie jest tak łatwo. Nie widzę. Prosto. Tak, o. To był jedyny okaz w górze. Jedyny okaz. Największy, najładniejszy. Ostatni ryc. Ostatni ryc roku 2021. Nie, przejdziemy kawałek jeszcze i to będzie krótki film, aby wam pokazać, że już prawie nic nie ma. Nic nie ma. No, rydza masz, ale prawdziwka nie wiem, czy trafiłbyś. No widzisz, chyba że tu jeszcze przejdziemy tam dalej. To jest cała droga, no. No. I tak to mniej więcej, drodzy państwo, wygląda. Jak widzicie sami, wejdziemy jeszcze tu trochę w te krzoki, gałęzie i zobaczymy, czy tu nic się nie uchowało. Więc drodzy państwo, w ten czwartkowy dzień przed czarnym piątkiem wyprzedażami taki szybki rekonansing i widzicie sami, jak to mniej więcej wygląda. Więc tak to leci. Jak mówię, tak to wygląda, ale nic. Szkoda chodzić. Naprawdę szkoda chodzić. Więc pomału będziemy kończyć tą imprezę. Ja te jakieś ogryzki jednego przemarzniętego Grzesiu ładnego. I tak to mniej więcej wygląda. Więc ten wstęp dłuższy mój dzisiejszy był niż te szukanie grzybów, ale mniej więcej tak to wygląda. Poniżej zera było zimno, więc grzyby już nie rosną. I te ostatki, które teraz próbujemy trafić. Przejdziemy jeszcze kawałek tędy i zobaczymy, co tu się dzieje. Ale ładnie, fajnie. Jak widzicie sami, w lesie jest superowo. Tylko tyle, że bezgrzybnie. Trzeba czekać na przyszły sezon. W tamtym roku, w grudniu jeszcze zbieraliśmy grzybki. No ale nie było tak szybko mrozów, jak w tym roku. Więc sami widzicie, jak to
wygląda. Jak to wygląda, sami widzicie. Przejdę jeszcze tędy. Tutaj troszkę i daleko nie odchodzimy, bo nie ma sensu. Jakby były, to już Grzesiu by trafił. Ja, bo to jest taka fajna raczej miejscówka. Tylko widzicie, kolejne poprzewracane. Ale nie widzę całych. Widzicie? Ale nie ma takich przynajmniej ładnych, jak Grzesiu trafił. Cicho, fajnie. Ale widzicie? Bez grzybinie. Co tutaj mam? Tu nie, tu nie. I nigdzie ich nie widać. Ostatni film, co byłem tutaj, to większość wyzbierałem. I to akurat w tym miejscu, dalej w lesie. Czym głębiej w las, to nie było. A teraz już ich nie ma. Po prostu ich już nie ma. Wy Państwo widzicie sami, takie dni też bywają. Wszystko przemarznięte, ogryzki. I takie zakończenie sezonu. Oczywiście jakieś grzybki znalazłem, jak widzieliście na filmie, ale żadnego do wzięcia. Grzesiu trafił jedną sztukę i tak to mniej więcej wyglądało. Więc widzicie, godzina 12:53, szybko obskoczyliśmy i jedziemy na Kielce. Więc dziękuję wszystkim widzom za oglądanie, komentowanie, subskrypcję kanału. I do następnego roku, do następnych moich grzybowych wypadów z lasu. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Cześć, Darka. Bardzo ładna sztuka, ale z lodem. Z lodem. Nie inaczej.